Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwamy w Wielkim Poście. Ta niedziela to już niedziela druga Wielkiego Postu. I usłyszymy Ewangelię według świętego Mateusza, który opisuje przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Dlatego wsłuchajmy się w te słowa Ewangelii i posłuchajmy, co Pan Jezus przez to słowo chce do nas powiedzieć. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przekazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą usłyszeliśmy przed chwilą, opisuje nam takie wydarzenie, które na co dzień nie widzimy. Uczniowie też nie widzieli. Pierwszy raz widzieli na oczy przemienionego Jezusa. Pierwszy raz na oczy widzieli Mojżesza, Eliasza. I to jest takie wydarzenie, które jest ciężko do opisania. I z jednej strony może uczniowie byli wdzięczni, że Pan Jezus powiedział, żeby nie przekazywali tego widzenia innym, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Ale po to musiało być to przemienienie, aby oni zrozumieli krzyż, który niedługo będą widzieli, na którym będzie zawieszony Jezus Chrystus. A słowo, które mnie dotknęło, kiedy słyszymy tu Ewangelię, to tak naprawdę już to pierwsze zdanie, że Pan Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, czyli nie wziął wszystkich apostołów, ale wziął wybranych, wziął ich na górę wysoką, osobno. Czyli kiedy Pan Jezus chce coś tłumaczyć, kiedy chce zwrócić na coś uwagę, chce coś podkreślić, On bierze osoby osobno, bierze osoby wybrane. Dlaczego te osoby? To tylko Pan Jezus wie. I osoby, które są powoływane do kapłaństwa, do życia zakonnego, do misji, to są osoby, które tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego Pan Jezus na nie spojrzał. I te imiona Piotr, Jakub i Jan, można by postawić swoje imiona, że Pan Jezus wziął nas, osoby powołane, na górę osobno. Bo chce coś Pan Jezus tej danej osobie powołanej powiedzieć, inaczej ją poprowadzić, zwrócić na coś uwagę. I to jest bardzo ważne, ponieważ może kolega czy koleżanka obok mnie nie widzą tych znaków obecności Pana Boga w codzienności. Może nie słyszą tego głosu wewnątrz i czasem mam wrażenie, na to tylko ja to zauważam, więc nie ma sensu. Bo gdyby inni widzieli, to może bym za tym poszedł. Ale nie. Pan Jezus wybiera daną osobę i ją powołuje. Bierze ją na bok, osobno i tłumaczy w sposób inny, wyjątkowy, innym językiem, innym głosem, ale osobno. I to jest bardzo ważne i piękne powołanie. Wśród wielu wybranych, 12, wybrał tych trzech. Wśród wielu osób, które powołał do życia, powołuje Ciebie do albo kapłaństwa, albo do życia zakonnego, albo do misji. I na to powołanie warto odpowiedzieć, ponieważ jest to piękna droga, którą Pan Jezus chce poprowadzić. Wtedy się widzi więcej, widzi się dokładniej, tak jak widzieli ci apostołowie. Ale też święty Piotr odpowiedział bardzo ciekawie, ponieważ kiedy zauważył postacie ze Starego Testamentu, powiedział: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. To był zachwyt Piotra nad tym, coś wyjątkowego. I kiedy jesteśmy na mszy świętej, kiedy będziemy jeszcze słyszeć tę Ewangelię w czasie niedzielnej mszy świętej, pomyślmy sobie,
Czy cieszę się z tego, że tu jestem? Czy cieszę się, że jestem we wspólnocie Kościoła? Czy cieszę się z tej mszy świętej, że ja spotkam żywego i prawdziwego Boga pośród mnie, który zaprosił mnie na to spotkanie? Może ta świątynia jest tą górą wysoką, gdzie Pan Jezus chce się przemienić, chce Ci coś pokazać, chce na coś zwrócić uwagę. Życzę Ci tego, aby ten czas Wielkiego Postu był dla Ciebie takim czasem, kiedy Pan Jezus bierze Ciebie na bok, mówi Ci coś na osobności, a Ty w Jego odpowiedzi na to Jego zaproszenie mówisz: Panie, dobrze, że tutaj jestem. Panie, dobrze, że chcę z Tobą rozmawiać. I tego życzmy sobie nawzajem.